Pobłogosław ten grób i uwolnij od wszystkich grzechów duszę Jolanty, której ciało tutaj składamy. Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział: ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Ożywieni tą wiarą, módlmy się wspólnie do Zbawiciela za naszą siostrę. Jezu, Ty płakałeś nad śmiercią Łazarza, pociesz tych, którzy płaczą nad śmiercią Jolanty. Wysłuchaj nas, Panie. Wypełniając chrześcijański obowiązek pogrzebania ciała ludzkiego, z wiarą błagajmy Boga, dla którego wszystko żyje, aby ciało naszej siostry wskrzesił w chwale i powołał ją do społeczności świętych. Prośmy o to w cichej modlitwie. Przyjmij ją do grona swoich wybranych. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty posilałeś naszą siostrę najświętszym ciałem i krwią swoją. Daj jej udział w uczcie Twojego Królestwa. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty widzisz, że cierpimy z powodu śmierci naszej siostry. Daj nam pociechę płynącą z wiary i umocnij w nas nadzieję życia wiecznego. Wysłuchaj nas, Panie. Zjednoczeni z wszystkimi wiernymi, którzy nas poprzedzili do wiecznej Ojczyzny, módlmy się, jak nas nauczył nasz Zbawiciel. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Boże, Ty dajesz ludziom życie i zmartwychwstanie.
Wysłuchaj prośby, które my grzeszni z bólem zanosimy za Twoją służebnicę, Matko, swojego Syna. W górnej krainie, Salve Regina. Szanowni Państwo, nastąpi teraz ceremonia złożenia trumny do grobu. Nas wejrzenie, przyjmij łaskawie nasze westchnienie. Pokaż nam, Matko, swojego Syna. W górnej krainie, Salve Regina. Pokaż nam, Matko, swojego Syna. W górnej krainie, Salve Regina. Wszyscy zgromadzeni przedstawiciele władz państwowych wszystkich szczebli, wszystkim chcę bardzo serdecznie podziękować za świadectwo wiary na tej naszej
słupskiej ziemi w koszalińsko-kobrzeskiej diecezji. Bardzo dziękuję. Pożegnaliśmy naszą diecezjankę, która przekroczyła granice tej diecezji i służyła Polsce. Słów dzisiaj padło pięknych wiele. Kiedy nasz Pan Jezus Chrystus powiedział, że podanie jednego kubka wody, a najmniejszy czyn to jest wymiar wierności, bliskości z Nim zmartwychwstałym, to z tego cmentarza pomimo tego bólu wychodzimy z nadzieją. Nie możemy inaczej. Będziemy pielgrzymować, dopóki nasz czas tu na ziemi. Ale musimy tak iść, żebyśmy byli wdzięczni. To jest piękne. Siostry i bracia tu zgromadzeni, moi kochani diecezjanie. Dobrze, że tu jesteśmy. Wdzięczność to cudowna cecha. Bardzo bliska Bogu miłosiernemu i bardzo boska. Bóg zapłać za tę obecność. Bóg zapłać za świadectwo wiary na tej ziemi. Bóg zapłać. Niech nasza siostra w ramionach Ojca ma ten uśmiech swój na wieki. Na zawsze niech zostanie. Bóg zapłać.